Czarne dziury są uważane za żarłoczne i złowrogie potwory w kosmosie. Do dziś nie można ich zmierzyć zwykłymi metodami fizycznymi, a przynajmniej prawie nie można. Zdradzają się tylko w dwóch okolicznościach. Zmieniają siły grawitacyjne w swoich lokalizacjach przez swoją niesamowicie dużą masę i promieniują. Tylko w minimalnym stopniu, ale wystarczającym, aby udowodnić istnienie czarnych dziur. Jest coś szczególnego w tym promieniowaniu i dzisiaj przyjrzymy się, czym to jest i przez co naukowcy musieli przejść w laboratorium, aby sztucznie je wytworzyć. Zanim do tego dojdziemy, prosimy Cię o udział w naszym kanale. Napisz nam swoją osobistą opinię w komentarzach na końcu filmu lub podziel się z nami swoją wiedzą. Jeżeli jesteś subskrybentem, otrzymasz nawet serduszko i przypniemy Twój ważny wkład na górze. Po prostu upewnij się, że masz już subskrypcję, The Simply Space, polub wideo i wspomnij o obu tych rzeczach na początku komentarza. Teraz kontynuujemy opowieść o tajemniczej poświacie z czarnej dziury i eksperyment, który może zmienić wszystko. Paradoks informacyjny. Czarne dziury są uważane za wielkie odkurzacze i niszczyciele wszystkiego w kosmosie. W centrum większości galaktyk astronomowie mogą wykryć istnienie masywnej czarnej superdziury. Te centralne czarne dziury wysysają w siebie całe układy gwiezdne w ciągu milionów i miliardów lat. Niektóre teorie dotyczące przyszłości naszego wszechświata mówią, że ostatecznie pozostanie tylko jedna lub kilka gigantycznych czarnych dziur. W momencie, gdy wyssą one ostatnią materię z czasoprzestrzeni, wszechświat się zatrzyma. Teoretycznie ta ostatnia lub bardzo ostatnia czarna dziura zawiera wszystkie informacje o stworzeniu. Jest całkiem możliwe, że czarna dziura następnie zapada się i rodzi się nowy wszechświat. Lub zastój kreacji trwa przez nieokreślony czas. Temat ten nie dotyczy jednak dnia dzisiejszego. Chodzi raczej o to, co wpada do czarnej dziury, lub nawet lepiej, o to, co wychodzi z gigantów. Czysto teoretycznie powinno to być nic. Tak przynajmniej przez długi czas zakładali naukowcy. To, co raz wylądowało w czarnej dziurze, już stamtąd nie wychodzi, a także nikt nie jest w stanie określić, co taka czarna dziura już zjadła, bo i informacje teoretycznie już nie wychodzą. Stephen Hawking, zmarły kilka lat temu fizyk, udowodnił, że rozważania te są tylko częściowo słuszne. Na krawędzi czarnych dziur pojawia się bowiem tajemnicza poświata, a naukowcy są teraz na jej tropie. Promieniowanie Hawkinga. Wokół czarnej dziury istnieje pewien punkt. Jeżeli zostanie on przekroczony przez materię, nie ma już odwrotu. Siła czarnej dziury wesie obiekt w siebie i rozpuści go, aż pozostanie tylko informacja. Informacja jest uważana w świecie nauki za ostateczne źródło stworzenia. Nie można jej ani stworzyć, ani zniszczyć. Musi więc nadal być obecna w czarnej dziurze w jakiejś formie. Naukowcy nie wiedzą obecnie, czy informacja może znaleźć drogę powrotną z dziury w innym świecie, czasie lub wymiarze. Stephen Hawking odkrył efekt na krawędzi gigantów, który wskazuje na fakt, że informacje nadal wydostają się z czarnej dziury nawet w naszym kosmosie w bardzo delikatny sposób. Na horyzoncie zdarzeń ma miejsce dziwny podział fluktuacji kwantowych. Fluktuacja kwantowa lub próżniowa jest w fizyce quasi-nicością. Nic jako nic, w sensie nie istnieje w fizyce. W próżni lub pozornie pustej przestrzeni nieustannie pojawiają się kwanty lub cząstki i antycząstki. Pojawiają się na krótko, następnie neutralizują się nawzajem i ponownie znikają. Teraz na horyzoncie zdarzeń następuje ekscytujący podział. Jedna cząstka zostaje wessana do czarnej dziury, a druga odlatuje w przestrzeń kosmiczną. Cząstki lecące w przestrzeń wytwarzają minimalne promieniowanie nazwane na cześć ich odkrywcy. Hawking ogłosił swoje przełomowe odkrycie w 1975 roku. Chociaż teoria okazała się bezbłędna w obliczeniach modelowych, nigdy nie udało się udowodnić prawdziwego istnienia promieniowania. Czarne dziury są po prostu zbyt daleko, a promieniowanie jest zbyt małe.
Teraz jednak z tymi dwiema cząstkami dzieje się coś jeszcze, co rodzi poważne pytania. Tajemnicza wymiana informacji. Ze świata mechaniki kwantowej wiemy, że cząstki i antycząstki pozostają na zawsze połączone lub splątane. Cząstka, która wlatuje do czarnej dziury, ma zatem nieprzerwany kontakt na poziomie kwantowym i informacyjnym z przeciwną cząstką, która leci w kosmos w postaci promieniowania Hawkinga. To splątanie oznacza też, że cząstka lecąca swobodnie przez kosmos zawiera tę samą informację, co cząstka w czarnej dziurze. Teoretycznie obserwując lub odszyfrowując kod informacyjny cząstki z horyzontu zdarzeń, moglibyśmy dowiedzieć się, co dzieje się wewnątrz czarnej dziury. Brzmi to ekscytująco, ale w rzeczywistości wciąż jesteśmy daleko od możliwości wyodrębnienia lub odczytania pełnej zawartości informacji z maleńkich cząstek. Nie możemy jeszcze nawet zmierzyć promieniowania Hawkinga, jak już wspomniałem. A raczej nie moglibyśmy. Dzieje się tak, ponieważ naukowcy mogą teraz tworzyć czarne dziury w laboratorium. Eksperymenty te są postrzegane w nauce częściowo z niepokojem, ponieważ obecnie nikt nie jest w stanie oszacować, jakie zmiany w strukturze czasoprzestrzeni mogą spowodować powstanie najmniejszych czarnych dziur. Ze względów bezpieczeństwa eksperymenty przeprowadza się na bardzo uproszczonych modelach. Naukowcy z Amsterdamu znaleźli sposób na bezpieczne zademonstrowanie horyzontu zdarzeń i podstawowych funkcji czarnej dziury w laboratorium. Na potrzeby miniaturowego horyzontu zdarzeń stworzyli łańcuch prostych atomów, który jednak doskonale naśladował efekt bariery. Manipulując połączeniami między atomami, naukowcy byli w stanie odtworzyć zjawiska w kosmosie do punktu, w którym nagle pojawiło się tajemnicze promieniowanie. Po pierwsze, naukowcy sprawili, że elektrony przeskakiwały z jednego miejsca atomowego do drugiego, w tym jednowymiarowym łańcuchu atomów. Skok ten odpowiadał przekroczeniu bariery przez cząstki na horyzoncie zdarzeń. Manipulując połączeniami między atomami, można było ułatwić lub utrudniać skoki cząstek. W ten sposób sztuczny horyzont zdarzeń pozwolił na przeprowadzenie całej serii testów i uzyskanie ekscytujących wyników. W bardzo specyficznym stanie promieniowanie cieplne nagle pojawiło się na łańcuchu atomowym. Mówiąc prostym językiem, oznacza to, że obecne było ciepło, czyli oscylacja. Jednak promieniowanie to występowało tylko wtedy, gdy łańcuch atomowy wykraczał poza sztuczny horyzont zdarzeń. Jeżeli łańcuch kończył się na barierze, blask ustawał. Upraszczając, można również powiedzieć, że promieniowanie występuje tylko wtedy, gdy cząstka, która przechodzi za horyzont zdarzeń, pozostaje splątana z tą, która leci w kosmos. W konsekwencji interakcja tych dwóch cząstek jest odpowiedzialna za powstanie promieniowania Hawkinga. Według holenderskich naukowców dowodzi to, że teoria Hawkinga była poprawna, ale wyniki tych ekscytujących testów nie tylko udowadniają, że Hawking miał rację i że coś wychodzi z czarnych dziur, ale także rodzą nowe interesujące pytania. Jeżeli teraz te cząstki są nośnikami informacji i posiadają quasi gorący przewód do wnętrza czarnej dziury, to musimy zadać sobie pytanie, co te informacje w materialnym kosmosie, a więc naszej znanej czasoprzestrzeni, tak naprawdę robią. Możemy sobie wyobrazić, co powoduje kontakt radiowy między czarną dziurą a cząstką latającą w kosmosie. Z pewnością masz już jeden lub drugi pomysł na to pytanie, którym chciałbyś się z nami podzielić w komentarzach. Najpierw jednak przyjrzymy się innemu zjawisku promieniowania Hawkinga, które może mieć daleko idące konsekwencje w kosmosie. Czarne dziury kurczą się. Testy wykazały też, że nie wszystkie czarne dziury promieniują jednakowo. Czarne dziury powodują zmianę krzywizny czasoprzestrzeni ze względu na swoją znaczną masę. Podobnie jak planety lub gwiazdy, leżą w kosmicznej sieci czasoprzestrzeni i powodują tam gigantyczne wgniecenia. Im bardziej czasoprzestrzeń jest zakrzywiona przez czarną dziurę, tym mniej promieniowania jest emitowane z horyzontu zdarzeń. Mniejsze i lżejsze czarne dziury odpowiednio mniej zakrzywiają czasoprzestrzeń i emitują więcej promieniowania, a tym samym również informacji. W fizyce to promieniowanie informacji zasadniczo oznacza też nie mniej niż to, że czarna dziura traci masę minimalnie, ale stale z powodu promieniowania Hawkinga.
Tak więc czarne dziury nie byłyby wiecznymi i niezniszczalnymi zjawiskami, ale obiektami, które tracą masę w ciągu miliardów lat, a więc w końcu kiedyś znikają. Przywołajmy teraz jeszcze raz scenariusz końca czasów. Być może pamiętasz, że na początku filmu mówiliśmy o naukowcach zakładających, że na końcu wszechświata gigantyczna czarna dziura mogła pochłonąć całą materię. Ale jeżeli teraz wiemy, że czarna dziura zawsze oddaje również informacje, nawet jeżeli w niewielkim stopniu, koncepcja ostatecznego końca wszechświata wygląda już inaczej. Jeżeli nadal niewielka ilość informacji dostanie się do przestrzeni, materia może się z niej uformować. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jak fizycznie zachowałaby się supermasywna mega czarna dziura, która jest ostatnią pozostałością w kosmosie. Oczywiście można sobie wyobrazić, że na pewnym poziomie wielkości i gęstości informacji w dziurze promieniowanie Hawkinga również wyschnie. Ale można sobie też wyobrazić, że czarne dziury, materia, którą zasysają w określony sposób, mówiąc jako informacja w kontekście promieniowania Hawkinga, oddają ponownie. Jest więc możliwe, że czarne dziury są przynajmniej częściowo czymś w rodzaju maszyn do recyklingu, a nie ostatecznie niszczącymi potworami. Pomysł ten ponownie rzuca zupełnie nowe światło na wielkie pytanie o pochodzenie stworzenia, pochodzenie materii i ścieżkę rozwoju naszego kosmosu. Być może znasz już modele kosmologiczne, które mówią, że wszechświat nie powstał z punktu początkowego i nie kończy się w punkcie końcowym, ale że w przypadku naszego wszechświata chodzi raczej o system nieustannie tworzący i utrzymujący się sam z siebie. Jaką rolę odgrywa tutaj wymiana informacji na krawędzi czarnych dziur, pokaże przyszłość. Z pewnością w przyszłości naukowcy znajdą lepsze sposoby symulowania czarnych dziur w bardziej złożony i bezpieczny sposób. Jednocześnie z pewnością poprawi się nasza techniczna zdolność do badania czarnych dziur bezpośrednio w kosmosie. I może w końcu odkryjemy wielką tajemnicę tego, co dzieje się wewnątrz gigantów. Do tego czasu potrzebne są Twoje pomysły. Czekamy na wszystkie angażujące, inspirujące i techniczne komentarze adekwatne do tematu. Pamiętaj, aby wspomnieć o subskrypcji, jeżeli ją posiadasz, i polubić wideo. Cieszymy się, że dołączyłeś do nas dzisiaj z tym ekscytującym tematem i mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy się ponownie w The Simply Space.